człowiek użył wioseł, zanim osiodłał konia. W przeciwieństwie do mozołu przedzierania się przez pierwotną puszczę, kawałkowi drewna unoszonemu na wodzie trzeba było tylko nadać kierunek. Wszystkie wielkie cywilizacje świata powstały w deltach rzek. Decydującym czynnikiem była łatwość komunikacji. Polska ma świetnie rozwiniętą sieć rzek i kanałów. Z każdego miasta położonego w zlewni Odry czy Wisły można dopłynąć do Antwerpii, Marsylii, Berlina, Kłajpedy czy Kaliningradu. Gdańsk, Bydgoszcz, Elbląg, Mały Czarnków czy Duży Gorzów Wielkopolski rozwijały się i bogaciły dzięki rzekom. Lata 70. ubiegłego wieku zmieniły rzeki w ścieki. Zmniejszył się tabor transportu wodnego. Do historii odchodziły rody barkarskie. Przez lata w nic nie inwestowano. Administrujący rzekami Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej otrzymuje coraz mniej środków na utrzymanie ostróg, torów wodnych, hydrotechnicznych budowli. Życie na rzekach zaczęło zamierać. Każdy transport jest podstawą rozwoju. Kraje Unii Europejskiej nie tylko nie odwróciły się od rzek, ale równoważą inne gałęzie transportu przewozem towarów drogą wodną. Obok wielkiej, choć zabytkowej podnośni statków w Niederfinow powstaje kosztem wielkich nakładów druga, dużo większa, przystosowana do wymiarów współczesnych pociągów barkowych. Starą podnośnię pokonuje od 20 do 30 zestawów barkowych dziennie. W Berlinie wielki intermodalny port śródlądowy przeładowuje tak towary sypkie, jak i kontenery. Transport wodny jest tańszy, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zużywa mniej paliwa w proporcji do masy przewożonego towaru. Ma korzystny wpływ na samooczyszczanie się wód. Przyspiesza rozwój społeczno-gospodarczy regionów zaniedbanych. Unia postawiła więc na rzeki i przewiduje, że do 2020 roku ta gałąź transportu odnotuje największy wzrost przewozów towarowych w Europie. Przez Polskę biegnie międzynarodowa droga wodna E70 z Antwerpii do Kłajpedy. Biegnie przez województwa lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Samorządy miejscowości leżących wzdłuż tej trasy dostrzegły szansę rozwoju w rewitalizacji tej drogi wodnej. Szlak E70 pełen jest zabytków, znakomitej przeszłości historycznej i unikalnej przyrody. Pierwszy program odnowy szlaku tyczy więc marin i przystani jachtowych. Przewiduje się, że turysta na szlaku będzie miał gdzie odpocząć, skorzystać z oferty kulturalnej, najeść się i wyspać. Ten oddolny turystyczny ruch może zwróci na siebie uwagę najwyższych czynników w państwie. Mamy rzeki, drogi, mamy potencjał, ale go zaniechaliśmy. Zobowiązaliśmy się, jak każde państwo Unii Europejskiej, rozwijać przyjazne dla środowiska rodzaje transportu, w tym śródlądowy transport wodny. Uważa się, że E70 może przejąć część ładunków obsługiwanych do tej pory międzynarodowym transportem drogowym, przewożonych drogami krajowymi nr 6 i 2 oraz część ładunków kierowanych do portów morskich Spiły, Gorzowa Wielkopolskiego czy aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Warto byśmy wykorzystali szansę, jaką dała nam natura i przodkowie budujący kanał zwierający do rzecza Wisły i Odry. Przy odpowiednim ukierunkowaniu środków i sił już niedługo barki będą znowu mogły popłynąć w poprzek Europy.